więc w tym momencie rozpoczęło się mecz 30. kolejki piłkarskiej drugiej ligi, który z nomen omen rozpoczyna tą serię. Teraz doskonałą sytuację dla błękitnych Stargard. Prostopadłe podanie z głębi pola otrzymał Kamil Walków. Jeszcze wymiana podań z Ciwińskim. Kamil Walków znalazł się na jakieś 6-7 metrów od bramki, zamiast decydować się na bezpośrednie uderzenie. Zagranie w stronę Dominika Radziemskiego, bardzo, bardzo dobre to było podanie. Strzał z dystansu i niewiele brakowało. Nie jeden raz jest to zespół naprawdę bardzo dobrze prowadzony, w których nie dochodzi do zbyt wielu, ale tu mamy pewną kontrowersję w tym spotkaniu. Zawodnicy ze Stargardu, nic z tego jednak nie wyszło. Ernest Terpiłowski rozpoczyna kontrę, bardzo groźną kontrę w wykonaniu Górnika. Na szczęście dla Stargardzia nie zakończyła się ona bramką. Karol Fryzowicz nie przyjął czysto. Niska strata Michała Danilczyka i już Tomasz Kaczmarek rusza z kontrą. Stargardzian jest 3-3. Kaczmarek ma kolegów po jednej, z drugiej stronie boiska. Oddaje strzał. Piłka jeszcze odbiła się od nogi interweniującego obrońca i z dużym trudem wybronił ten strzał Jakub Szymański. Znają, a konkretnie Michał Danilczyk, też jeden z bardziej doświadczonych piłkarzy Górnika, 32-latek z Białegostoku, który ma na swoim koncie, ale może o tym za chwilę, bo bardzo dobra sytuacja przed Górnikiem. Filip Baranowski znalazł się w odległości jakichś 12-13 metrów przed do wyrównania w meczu z Sokołem. Kamil Walków powalczył tutaj w tym starciu z Maciejem Kowalskim, Haberkiem. I w tym momencie pani trener Ewa Augustyn zakończyła pierwszą część spotkania. Błękitni Stargard remisują z Górnikiem Polkowice 0. I właśnie w tym momencie pani sędzia Ewa Augustyn rozpoczęła drugą część spotkania. Błękitni Stargard kontra Górnik. Doskonale znany, szczególnie w środowisku łódzkim, Wiesław Wraga. A już mamy w polu karnym strzał grającego z numerem 27 Mateusza Baszaka. Piłka trafiła jednak tylko w boczną siatkę bramki strzeżonej przez Tobiasza Radziemski. Będziemy mieli kolejny korner dla gości. Dośrodkowanie w pole karne. Akcję zamykał jeden z zawodników w czarnym stroju, który zresztą znajdował się na pozycji spalonej. Mało ruchu jest w stargardzkiej drużynie. Niemniej piłka trafia do Mateusza Bochnaka. Bochnak, odegranie do Kamila Walkowa. Strzał Dawida Polkowskiego. No była to chyba najlepsza okazja dla błękitnych Stargard w tym spotkaniu. Wajsak. Ofiarna interwencja. Karmański, jeden z pierwszych kontaktów tego piłkarza z futbolówką. Cywiński. Dobre odegranie do Mateusza Bochnaka, ten w pojedynku biegowym ze znacznie starszym od siebie Danilczykiem. Piękny zwód, odegranie i strzał, i niewiele zabrakło, aby grający z numerem 6, przed chwilą opisywany przeze mnie, Filip Karmański otworzył wynik tego meczu. Własnej połowy boiska grę rozpoczynają piłkarze Górnika. Danilczyk jak zwykle, przez niego musi przejść każda akcja. I będziemy mieli Baszaka w znakomitej sytuacji. Świetny wślizg jednak stargardzkiego obrońcy, chyba Daniela Wajsaka, uratował w tej sytuacji błękitnych od utraty gola. I już mamy kontrę w wykonaniu. Strzał z dystansu i niewiele brakowało, aby 22-letni Mateusz Baszak w 88 minucie otworzył wynik tego. Szukają tej jednej, jedynej bramki dającej jej prowadzenie i zapewne zwycięstwo, bo to już naprawdę odliczamy sekundy do końca pojedynku prowadzonego zresztą bardzo dobrze przez sędzinę panią Ewę Augustyn. Jeszcze daleka wrzutka. Upomniany zawodnik rezerwowy. Jeszcze jakieś zamieszanie w polu karnym. Strzał z dystansu.
jednego z graczy, którzy weszli, pojawili się na boisku w drugiej części. W tym momencie pani Ewa Augustyn zakończyła mecz 30. kolejki rozgrywek piłkarskiej z drugiej ligi. Wójtyki Stargard zremisowali z Górnikiem Polkowice 0-0.